Dzień dobry. Zacznę w takim razie od pytania o sytuację, można powiedzieć, zdrowotną zawodników, ich samopoczucie. Mam na myśli przede wszystkim tych, którzy wrócili po zakażeniu koronawirusem. Czy oni, wiemy, że wyniki badań u doktora Pietrzaka wskazały, że wszystko jest w porządku, natomiast tak z perspektywy pana trenera, kiedy widzi ich na boisku podczas treningu, czy wszystko wygląda w porządku? Dziękuję. Witam wszystkich. Ja, es ist eine erfreuliche Situation im Moment. Bis auf Smolinski und Alexander Gorgon sind alle soweit einsatzbereit. Na chwilę obecną mamy bardzo zadowalającą sytuację. Poza Smolinskim i Aleksandrem Gorgoniem wszyscy pozostali są gotowi. Die Spieler, die in der U21 anwesend waren, Kozlowski und Łęgowski, sind verletzungsfrei zurückgekommen. Zawodnicy, którzy uczestniczyli w kadrze U21, wrócili bez żadnych kontuzji do nas. Die wiedergenesenen Spieler sehen auch gut aus auf dem Platz. Natürlich hatten die zu Beginn leichte Schwierigkeiten. Das ist ganz normal, einen gewissen Rhythmus zu bekommen, aber das sah jetzt bisher von Tag zu Tag besser aus und letztendlich kann man sagen, dass die auch jetzt für den Sonntag einsatzbereit sind. Nasi ozdrowieńcy też powrócili już do treningów. Na początku oczywiście mieli jakieś takie swoje małe problemy, aby powrócić do rytmu treningowego, ale z dnia na dzień wygląda to coraz lepiej. Heißt natürlich für mich, wenn ich jetzt etwas eine größere Anzahl an Spielern habe, dass nicht alle dabei sein werden. Es werden einige Spieler morgen in der zweiten Mannschaft spielen und ja, der Kader steht so weit fest für den Sonntag. Oznacza to oczywiście, że w związku z tym, iż mamy większą ilość zawodników do dyspozycji, niektórzy z nich nie będą mogli zagrać w niedzielę, będą za to grali w drużynie rezerw i mamy już praktycznie kadrę na niedzielę. Jeszcze w takim razie drugie pytanie dotyczące tego, co już za nami. Kamil Drygas na antenie naszego radia, Radia Super FM, powiedział, że nie pamięta dawno tak trudnego, tak wymagającego tygodnia, jak ten pierwszy tydzień przerwy na kadrę. Czy takie było założenie od początku, żeby jakoś mocniej przycisnąć na początku przerwy, nadrobić jakieś fizyczne być może zaległości, później dać odpocząć? Ja, wenn das sein persönliches Empfinden war, dann ist es halt so, aus seiner Sicht. Jeżeli on sam osobiście tak to odczuł, no to jest to prawdopodobnie tak z jego punktu widzenia. Von den Werten her, wir notieren ja jeden Tag die entsprechenden Einheiten, Kilometer, wie viel gelaufen wird, intensive Läufe und so weiter und so weiter. War es nicht mehr als in den vorherigen Länderspielpausen eher weniger. Jeżeli chodzi o wartości i analizy treningowe, my oczywiście robimy takie po każdym treningu, to nie odróżniały się one raczej, jeżeli chodzi o przebiegnięte kilometry, o intensywność, od tych treningów w poprzednich przerwach na kadrę. Ich denke, dass die Dosierung sehr gut war. Die Jungs hatten ja auch drei Tage komplett frei, konnten sich entsprechend regenerieren. Und dementsprechend haben wir auch unser Programm in dieser Woche geplant und ja, entsprechend vorbereitet. Und ich gehe davon aus, dass die Jungs topfit sein werden für den Sonntag. Myślę, że dozowanie było odpowiednie. Chłopcy też dostali odpowiednią ilość dni wolnych. W związku z tym uważam, że powinni być absolutnie dobrze przygotowani do meczu w niedzielę. Was vielleicht auch der Kamil sagen wollte, ist, dass alle Jungs wirklich zu 100% im Training mitziehen. Da lässt sich keiner schleifen, da kalkuliert keiner und dosiert für sich, sondern die geben alle Vollgas und dementsprechend ist auch manchmal nach dem Training das Gefühl, dass es sehr anstrengend ist. Na pewno to, co Kamil chciał powiedzieć przez to, że te treningi były ciężkie, to to, że cała drużyna, wszyscy chłopcy bardzo solidnie przepracowali te treningi. Każdy dawał z siebie jak najwięcej i na pewno dlatego też miał takie odczucie, że były te treningi ciężkie. Ja tak jeszcze, żeby się upewnić, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby trzech ozdrowieńców, Żurawski, Zachowicz i Fornalczyk, znaleźli się w kadrze na mecz ze Śląskiem, bo tak trener powiedział, że dochodzą powoli do formy, mogą być w kadrze na ten mecz.
Wir stehen im engen Austausch auch mit unseren Ärzten und sie haben grünes Licht gegeben und die Spieler fühlen sich gut und das ist das Entscheidende und dementsprechend steht nichts im Wege. Cały czas jesteśmy w analizach z naszym sztabem doktorskim. Oni dali zielone światło, w związku z tym nie stoi absolutnie nic naprzeciw temu, aby byli w kadrze meczowej. Sie müssen wissen, dass wir jeden Spieler natürlich entsprechend untersuchen, mehrfach untersuchen. Wir standen in den abwesenden Tagen täglich in Kontakt, mehrfach in Kontakt mit ihnen. Sie haben natürlich auch ein gewisses Programm auch schon zu Hause absolviert. Insofern denke ich, dass wir nach jetzt über einem Jahr Corona viel Erfahrung, was diese Situation angeht, haben und entsprechend auch Vertrauen. Oni czują się też dobrze, my codziennie też jesteśmy z nimi w kontakcie i byliśmy też z nimi w kontakcie podczas ich choroby. Dostali odpowiedni program treningowy i do tego też muszę powiedzieć, że no już teraz po tym jakby roku koronawirusa mamy już odpowiednie doświadczenie, aby jak mamy pracować w tej sytuacji. Jeszcze jedno pytanie, akurat tutaj trener już powiedział, koronawirus, ponownie to słowo. Czy w związku z tymi zakażeniami trzema, które były w Pogoni, w Zagłębiu Lubin była informacja, że też jest dwóch bodajże zakażonych. Czy w klubie coś się zmieniło w częstotliwości przeprowadzania testów na koronawirusa? Czy będą częstsze na przykład? Wir haben ein Ärzteteam, die sich darum kümmern. Sie haben die Telefonnummer, Sie können sich gerne mit unseren Ärzten austauschen. Natürlich halten wir alle Regeln ein, die befolgt werden müssen. Und natürlich kümmern wir uns sehr intensiv um unsere Spieler. Aber ich denke, wir sollten jetzt nicht darüber so intensiv sprechen, weil wir haben eine Spieltagskonferenz und es geht jetzt erstmal um das Spiel. Das ist das Entscheidende. Mamy sztab lekarski, który się tym najbardziej zajmuje i myślę, że odpowiednie odpowiedzi na pewno można uzyskać i lepsze odpowiedzi uzyskać od nich. Natomiast są oczywiście pewne zasady i reguły, których my jak najbardziej jesteśmy zobligowani do zachowania i to też robimy. Natomiast uważam, że myślę, że nie powinniśmy się w tej chwili tak bardzo zajmować tym problemem. Jest to konferencja odnośnie meczu i myślę, że na ten temat powinniśmy więcej rozmawiać. Gehen Sie davon aus, dass wir jegliches Risiko ausschließen? Es geht immer um die Gesundheit der Spieler, das ist das Wichtigste. Und dementsprechend, wenn entsprechende Entschlüsse und Entscheidungen getroffen sind, dann können Sie davon ausgehen, dass das alles eine Richtigkeit hat und dass das mehrfach von allen Seiten geprüft und getestet und entsprechend professionell durchgezogen wurde. Proszę wyjść z założenia, że dla nas zawsze zdrowie zawodników jest najważniejsze i w związku z tym przeprowadzamy naprawdę kilkakrotnie i testy i wszelkiego rodzaju badania tak, aby zawodnicy zawsze byli na najwyższym poziomie zdrowotnym. I odnośnie już meczu przechodzimy. Po pierwsze, nie mogę sobie przypomnieć dokładnie, Robert Pich, piłkarz Śląska, grał w FC Kaiserslautern, niemieckim klubie. Czy za kadencji trenera już, bo nie mogę sobie przypomnieć. Ja, das war meine letzte Saison, kam in diesem Sommer und ich bin nach ein paar Monaten zurückgetreten. Es war für ihn sicherlich auch eine Umstellungsphase. Er hat eine Zeit lang gebraucht, um sich an die zweite Liga zu gewöhnen. Wie gesagt, wir hatten aber nicht so lange zusammenarbeiten können. Tak, to rzeczywiście było w moim ostatnim roku, jak byłem w Kaiserslautern. Przyszedł latem, natomiast ja po kilku miesiącach zrezygnowałem. Potrzebował, jak przyszedł do drużyny, potrzebował troszeczkę czasu takiego do zaklimatyzowania, przestawienia się. Natomiast no, nie pracowaliśmy za długo razem. Allein, dass wir uns für ihn entschieden haben damals, zeigt ja, dass er eine absolute Qualität mitbringt als Fußballer, ein sehr interessanter Spieler. Ich denke dann, dass er das jetzt auch in den letzten Jahren bei Schlons Wroclaw gezeigt hat. Ein absoluter Führungsspieler, Stammspieler, ein vielseitig einsetzbarer Spieler, der ja seinen Wert in dieser Mannschaft hat.
Już samo to, że wtedy się nim interesowaliśmy, że przyszedł do Kaiserslautern, pokazuje, że na pewno był to interesujący zawodnik o dużej jakości. I to samo, myślę, pokazuje teraz, jak gra w Śląsku Wrocław, że jest zawodnikiem doświadczonym, że można na nim polegać. Jest takim nawet wiodącym, uważam, wiodącą postacią Śląsku Wrocław. Przed przerwą na mecze reprezentacji Pogoń wygrała z Jagiellonią. Po bardzo dobrym meczu. Wygrała w stolicy z mistrzem Polski, gdzie się zawsze trudno gra, bez względu na to, czy Legia jest w kryzysie, czy nie jest. I zremisowała z wicemistrzem Polski w Częstochowie z Rakowem, również po dobrym meczu, gdzie była bliższa zwycięstwa. Czy ta przerwa na mecze reprezentacji nie wybiła z rytmu z uderzenia piłkarzy Pogoni? Czy dalej możemy liczyć na ich bardzo dobrą grę? Ich denke nicht, weil wir gut trainiert haben, weil die Mannschaft auch weiß, worum es geht. Zusätzlich wissen wir auch, dass wir nach den ersten beiden Pausen nicht optimal gepunktet haben im ersten Spiel nach der Pause. Myślę, że nie, ponieważ drużyna naprawdę dobrze trenowała, bardzo solidnie i też było tak, że punktowaliśmy po tej poprzedniej przerwie na kadrę. Wir haben zweimal auswärts gespielt. Jetzt ist der Unterschied, wir spielen jetzt zu Hause. Wir sind zu Hause noch ungeschlagen. Wir sind gut drauf. Die Mannschaft ist in allen Bereichen gut drauf. Und wir wollen das unbedingt zeigen am Sonntag. Wir wollen unsere Heimstärke beweisen und wollen zu Hause weiter ungeschlagen bleiben und alles daran setzen, auch dieses Spiel zu gewinnen. Mieliśmy dwa mecze wyjazdowe, teraz gramy dwa mecze u siebie i uważam, że drużyna jest naprawdę w dobrej dyspozycji i teraz chcemy to jeszcze potwierdzić i udowodnić i chcemy punktować. Wir wissen aber auch, dass Śląsk Wrocław eine gute Mannschaft ist, die auch jetzt schon 21 Punkte auf ihrem Konto haben, mit einem exzellenten Expositor, der dieses Jahr wieder enorme Leistung bringt. Eine Mannschaft, die uns wieder alles abverlangen wird, wie auch in den letzten Spielen. Ale wiemy też, że Śląsk Wrocław jest dobrą drużyną, ma 21 punktów, ma naprawdę we wspaniałej formie Exposito, napastnika Exposito i na pewno będzie to drużyna, która nam jak zawsze jak najwięcej będzie chciała uprzykrzyć meczu i będzie chciała z nas wykrzesać wszystkie nasze siły. Proszę, oczywiście. To jeszcze właśnie w temacie Śląska Wrocław, bo to jest zespół, który w tym sezonie spośród drużyn Ekstraklasy zdobył najwięcej bramek na boiskach rywali. Potrafi grać naprawdę skutecznie na boiskach przeciwników i szybko przechodzi z tej fazy strefy obronnej do ataku. Pich, Exposito, ale też Praszelik, chociaż nie wiem, czy Praszelik zagra, bo być może jest kontuzjowany. W każdym razie jest to bardzo groźny zespół. Czy jakoś w sposób szczególny trener uczuli swoją drużynę na ten Śląsk, grający inaczej za trenera Jacka Megiery, niż gdy był trenerem Witesla Flawiczka? Sie sind gut informiert, wir auch. Jest pan bardzo dobrze poinformowani, ale my też. Praszelik, soweit ich weiß, trainiert seit zwei, drei Tagen mit der Mannschaft wieder. Ob spielen wird, das weiß ich nicht, aber mit Sicherheit haben sie nicht nur Praszelik, sondern sie hatten ja schon ein paar Namen genannt und darüber hinaus gute Spieler in ihren Reihen. Praszelik, z tego co wiemy, trenuje już od kilku dni, natomiast czy będzie grał, tego nie wiemy, ale oprócz Praszelika mają oni oczywiście jeszcze kilka innych nazwisk, dobrych zawodników. Śląsk Wrocław hat sehr viele Tore nach Flanken erzielt. Sie haben auch, glaube ich, vier Tore in dieser Saison in den ersten 15 Minuten erzielt. Also wir müssen von Anfang an hellwach sein, kompakt sein und ja, entsprechend ja, alle zusammen arbeiten. Śląsk Wrocław strzelił, z tego co kojarzę, cztery bramki z dośrodkowań, też kilka bramek w pierwszych 15 minutach. Oznacza to, że musimy naprawdę być, szczególnie na początku, bardzo ostrożni i grać kompaktowo i bardzo solidnie. So, dass wir wieder natürlich mit einem Auge auf den Gegner schauen, aber letztendlich versuchen dann unser Spiel, unsere Art und Weise, wie wir spielen wollen, durchzuziehen. Das ist das Entscheidende. Wir müssen den Ball gut laufen lassen. Wir müssen einen guten Rhythmus reinbekommen von Beginn an. Die Basics abrufen und ja, dann wird es ein gutes und spannendes Spiel.
Tak więc jak zawsze jednym okiem patrzymy na przeciwnika, ale tak naprawdę musimy grać swoją piłkę, to znaczy dobrze operować piłką, starać się przechodzić szybko do ataków, te podstawy wywołać, te, co zawsze tak są potrzebne w każdym naszym meczu. Ich denke auch, dass Schlons uns beobachtet hat und dass sie sicherlich sehr gut organisiert sein werden. Die werden sicherlich gut stehen und sich erstmal darauf konzentrieren. Und dann, wenn wir Fehler machen, wenn wir leicht Fehler machen, wenn wir nicht achtsam und konzentriert spielen, natürlich ganz schnell nach vorne spielen können und torgefährlich sind als Mannschaft. Z pewnością Śląsk obserwował nasze mecze i zdajemy sobie z tego sprawę, że będą czekali na jakiś nasz błąd. Jeżeli popełnimy jakieś łatwe błędy, to na pewno będą chcieli to wykorzystać. Oznacza to, że naprawdę musimy być bardzo czujni i grać bardzo skoncentrowani. Also wird uns alles wieder abverlangen. Wir müssen eine Top-Leistung zeigen an diesem Tag, eine Top-Einstellung bringen. Davon gehe ich aus. Dann wird es auf jeden Fall ein gutes Spiel. Was am Ende dabei rauskommt, wie gesagt, das werden wir sehen. Tak więc oznacza to, że naprawdę, tak jak powiedziałem, wszystko, musimy dać z siebie jak najwięcej, musimy naprawdę być w bardzo dobrej dyspozycji i myślę, że w związku z tym będzie to dobry mecz, a co na końcu z tego wyniknie, zobaczymy. Czy ma pan problem z młodzieżowcem na ten mecz ze Śląskiem Wrocław, bo Kacper Kozłowski i Mateusz Łęgowski byli na zgrupowaniu reprezentacji i przynajmniej Kacper Kozłowski grał w dwóch meczach z Niemcami i z Łotwą, a Maciej Żurawski i Mateusz Fornalczyk są po koronawirusie, natomiast Kacper Smoliński jest kontuzjowany. Czy z tej czwórki pan wybierze młodzieżowca do podstawowej jedenastki, czy może pan zaskoczy, tak jak niektórych pan zaskoczył obecnością Mateusza Łęgowskiego w wyjściowym składzie w Częstochowie z Rakowem? Ja für dieses Spiel, da wir zu Hause spielen, auch sicherlich offensiv spielen werden, habe ich sicherlich eine Idee oder wir haben eine Idee. Wir werden uns aber, wie wir es auch immer machen, erst am Spieltag definitiv entscheiden. Tak, na ten mecz, który gramy tutaj u siebie przed naszą publicznością, mamy pewien pomysł, ale tak jak to zawsze robimy, ogłosimy ten pomysł w dniu meczu. Jeszcze na koniec jedno pytanie, trochę mniej związane z samym meczem przeciwko Śląskowi Wrocław. Dzisiaj na stronie klubowej pojawiła się taka ciekawa informacja o zatrudnieniu przez klub szefa kuchni portowego. Chciałem dopytać, od kiedy dokładnie szef kuchni współpracuje z klubem, bo tej informacji nie znalazłem. No i opinię pana trenera na ten temat, czy to jest przydatne wzmocnienie sztabu. Ja, wir hätten ihn nicht eingestellt, wenn er nicht die Qualität und uns nicht überzeugt hätte. Z pewnością nie zatrudnilibyśmy go, gdyby nie miał jakości i gdyby nie był po prostu dobrym kucharzem. Wir nutzen ihn natürlich bei den, vor allem bei den Auswärtsspielen, weil es ist wichtig, eine Bezugsperson zu haben, die unsere Abläufe, unsere Wünsche auch kennt. Und es sind ja immer ähnliche Rituale und ähnliche Abläufe und das hat sich bis jetzt als sehr gut bewährt. Potrzebowaliśmy w szczególności w tych meczach wyjazdowych osobę, która zna nasze potrzeby kulinarne, jakby nasze też rytuały i to właśnie najbardziej potrzebowaliśmy w tej chwili. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt diesen Koch jeden Tag nutzen. Erstens haben wir nicht die Räumlichkeiten dazu und noch sind wir nicht so weit, aber wir entwickeln uns stetig und unsere Standards werden besser und besser. Und ja, freut mich, dass uns der Verein das ermöglichen konnte in dieser Saison. To nie jest oczywiście tak, że codziennie potrzebujemy tego kucharza. Jeszcze nie mamy takich możliwości, nie mamy też wystarczającego zaplecza, ale rozwijamy się i cieszymy się, że już na dzień dzisiejszy klub nam udostępnił taką osobę. Pana trenera sugestia, żeby tego kucharza zatrudnić? Nein, wir haben auch in dieser Saison einen neuen Ernährungsexperten, einen sehr anerkannten Experten, bekannten Experten in der Liga und auch der auch im Verband arbeitet. Und er hat uns viele Impulse gegeben und hat uns das auch letztendlich schmackhaft gemacht und empfohlen. Und ich vertraue Experten und hat sich bis jetzt als sehr gut erwiesen.
Nie, mamy w tym roku też nowego dietetyka, osobę odpowiedzialną za wyżywienie zawodników. Jest to bardzo znana i taka wyróżniona postać na tym rynku. Pracuje też w związku i on nam właśnie polecił, abyśmy taką osobę zatrudnili. Also das, was wir jetzt machen, ist einfach, wir erweitern unsere Professionalität. Es ist jetzt nichts Weltbewegendes Neues. Das ist im Prinzip eine standardisierte Sache bei allen gut geführten und professionellen Vereinen. To, co my teraz robimy, to raczej nie jest nic nowego. Po prostu jakby jeszcze bardziej rozwijamy naszą profesjonalność i takie rzeczy są jakby standardem w klubach na poziomie. Dziękuję bardzo.